faul, rzut karny i bramka w doliczonym czasie gry drugiej połowy to nie jest wymarzony scenariusz filmu, natomiast samej gry, szczególnie w pierwszej połowie, możecie być umiarkowanie przynajmniej zadowoleni. No tak, pierwsza połowa wyglądała w miarę nieźle, w drugiej graliśmy chyba trochę za nerwowo, niepotrzebne straty własne i no tym napędzaliśmy Legię trochę. No w końcówce nie wiem, faul był, nie było. Przegrywamy no, w takich okolicznościach dość no nieciekawych, tak, bo to mówię, koniec meczu, 90 któraś minuta i to na pewno trochę boli. Samo spotkanie bardzo wyrównane, dużo agresji. Czuliście z perspektywy boiska, że Legia była napędzona tym wynikiem z Gdańska, gdzie Lechia straciła punkty i to widmo lidera w Warszawie było widoczne? To znaczy na pewno to był ich moment taki, żeby zrobić przewagę nad Lechią, ale my też graliśmy dość agresywnie. Tyle. Trener prawie na konferencji prasowej powiedział, że nawet z porażki trzeba podejść z pokorą. Czujecie, że przed meczem z Jagiellonią to może paradoksalnie was zmotywować? No tak, tu już musimy zapomnieć o tym meczu. Przed nami we wtorek następna batalia z Jagiellonią, bardzo ważny mecz, tak jak piątkowy później z Piastem, więc tu musimy zdobywać punkty.